czego potrzebuje strona internetowa i jak założyć stronę. W internecie mamy ponad 2 miliardy stron. Dużo, prawda? Ponad 70% małych polskich firm posiada stronę internetową. W obecnych czasach obecność w sieci to istny must have. Każda stworzona strona potrzebuje tych samych rzeczy. Hosting, domena, no i narzędzie, w którym powstanie. Aby strona mogła być widoczna w sieci, potrzebujesz właśnie tych trzech rzeczy. Większość ze stron internetowych gdzieś tam w tym internecie jest, ale nikt o nie nie dba, nie odświeża, nie interesują się nimi. Pozostałe strony są w miarę regularnie aktualizowane i utrzymywane, więc dobrze jest wiedzieć również, jak zadbać o naszą stronę. Zacznijmy od początku. Hosting strony. Czym jest? Hosting to miejsce, w którym będziesz przechowywał swoją stronę. To przestrzeń dyskowa, na której znajduje się witryna i wszystkie elementy, takie jak pliki, zdjęcia czy poczta e-mail. Stanowi wydzieloną część serwera, która pozwala na udostępnianie w sieci określonych zasobów. Na stronę internetową możesz wejść w każdym dowolnym momencie i o każdej porze, dlatego potrzebuje ona serwera działającego 24 godziny na dobę, który zapewni jej widoczność w sieci. No dobrze, a czym w takim razie jest domena? Domena to jest adres twojej strony i hostingu, czyli można powiedzieć takiej działki, na której ją postawisz. No i oczywiście narzędzi, dzięki któremu stworzysz stronę. Ceny domeny zależą od ich rodzaju, czyli ich końcówek. .pl, .com, .eu i tym podobne. Oraz stawek dyktowanych przez rynek. Warto dodać, że w domenę.pl otrzymujesz na rok za darmo. Jak wygląda tworzenie strony internetowej? Żeby strona internetowa powstała, to potrzebujesz jakiegoś konkretnego narzędzia. Jeżeli znasz HTML czy język znaczników hipertekstu, to możesz sobie sam stronę www wygenerować w przeglądarce na podstawie właśnie tego kodu HTML. CMS, czyli system zarządzania treścią w serwisie internetowym. Oprogramowanie, które umożliwia łatwą edycję oraz tworzenie treści. Spore ułatwienie, ale w gruncie rzeczy jesteśmy ograniczeni przez gotowe szablony i same możliwości programu. Jeśli chcemy zrobić coś innego niż wymyślił twórca CMS-a, to niestety będziesz musiał tutaj trochę pokodować, więc wracamy do punktu pierwszego. Kreator stron. Kreator stron internetowych to narzędzie informatyczne, które, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia szybkie i proste tworzenie stron www. Poza samym projektowaniem pozwala też na późniejsze zarządzanie edytowania publikowanej strony. W związku z tym, że kreator sam generuje kody potrzebne do funkcjonowania witryny, nie wymaga umiejętności kodowania. Działa na zasadzie drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Na przykład kreator Webwave posiada kilka opcji tworzenia. Oprócz darmowych szablonów gotowych do życia możemy wykorzystać gotowe elementy, które pozwolą nam w łatwy sposób zbudować poszczególne sekcje. Wszystko w pełni edytowalne. Zamów stronę. Możesz też zamówić stronę u kogoś, tylko musisz być pewien, czy taka opcja odpowiada ci finansowo. Webmasterzy mają bardzo różne stawki zależne od doświadczenia. Przyda się również przygotowanie dokładnego briefu, jak ta strona ma wyglądać i sprawdzenie portfolio twórców stron. Poza tym musimy też pamiętać o tym, że będziesz tę stronę później musiał samodzielnie aktualizować. I czy dasz radę? No tak, zawsze na gwałt możemy nauczyć się kodować, ale nie oszukujmy się. Nie każdy ma na to ochotę i czas. Warto pamiętać, że umieszczając stronę w internecie, bardzo ważne jest, aby poświęcić jej chociaż trochę uwagi. Spokojnie, nie musisz siedzieć nad nią godzinami, no chyba, że tak bardzo ci się podoba. Narzędzie do robienia strony powinno być łatwe dla ciebie w obsłudze, abyś nie musiał się z nim męczyć. Na pewno musisz pamiętać o bezpieczeństwie i aktualizacjach na stronie, dzięki czemu będą mniejsze szanse, że ktoś twoją stronę przejmie. Niestety takie sytuacje też się zdarzają, miej to na uwadze. Teraz przejdźmy do najważniejszego. W kreatorze Webwave jest regularnie i automatycznie aktualizowany hosting strony, nie wymagający twojego zaangażowania i dodatkowych instalacji. W Webwave zarejestrujesz własny adres dla swojej strony www zupełnie za darmo lub podłączysz do niej domenę zarejestrowaną u innego operatora. Bezpieczeństwo, czyli najwyższej klasy, wbudowane systemy zabezpieczeń umożliwiające stabilne działanie hostingu z kreatorem stron. Doświadczeni administratorzy bezpośrednio z Webwave nadzorują poprawność działania twojej strony. Sprawdź możliwości kreatora Webwave i zrób w nim w pełni responsywną witrynę w kilka minut bez kodowania. Przeciągnij i upuszczaj elementy stron dokładnie tak jak chcesz, z dokładnością do 1 piksela i bez ograniczających tabel ani schematów. Opublikuj stronę w sieci jednym kliknięciem i zobacz, jakie to proste.